czwartek 14 czerwca w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach odbyło się wręczenie nagród starosty gorlickiego wyróżniającym się pracownikom bibliotek z powiatu gorlickiego. Wręczenie nagród połączone było z obchodami Dnia Bibliotekarza. W tym roku nagrody od starosty otrzymali Elżbieta Wszołek, pracownik Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz Mirosław Rządca, pracownik Biblioteki Publicznej w Łużnej. Mirosław Rządca pracuje w bibliotece od 2006 roku. Ukończył pomaturalne zaoczne studium bibliotekarstwa w Krakowie. Dał się poznać jako bibliotekarz wyjątkowo sumienny. Dokumentację biblioteczną prowadzoną przez niego można stawiać za wzór dokładności. Bardzo dobrze zna i wykorzystuje nowoczesne technologie w pracy bibliotecznej. Chętnie dzieli się z innymi bibliotekarzami pomocami, które sam opracował. Dziś zaczniemy dość nietypowo, ponieważ się znamy z Mirkiem już od kilku lat, więc tym bardziej jest mi miło rozmawiać z Tobą na tak przyjemny temat. Dostałeś nagrodę, wyróżnienie z okazji Dnia Bibliotekarza, ale też za całokształt pracy. To bardzo sympatyczna taka nagroda, bo zostałeś wyróżniony spośród wszystkich bibliotekarzy z terenu powiatu gorlickiego. No niewątpliwie, to dla mnie duże wyróżnienie. Absolutnie się nie spodziewałem do ostatniej chwili, dopóki mnie nie wywołano po odbiór nagrody i byłem szczerze zaskoczony. Praca bibliotekarza w dzisiejszych czasach, kiedy to dominuje internet i mało kto chyba czyta książki, jest trudna. No co ja wiem, czy trudna, ciekawa, zwłaszcza na przykład opracowanie książek. Teraz prowadzimy to już właśnie w systemie elektronicznym i dla mnie jest to bardzo ciekawe. Można po prostu poznać wiele rzeczy, zwłaszcza jak trzeba się zagłębić odnośnie książki jakieś tam, bo jeżeli się tylko tam ściągnie opis bibliograficzny i go tam dostosuje do własnych potrzeb, no to nie jest to takie ciekawe, ale jednak gdy już trzeba książkę opracować prawie że samodzielnie, to już jest fajna sprawa. Czyli to nie jest tak, że biblioteka nie nadąża za dzisiejszymi zmianami, bo świat się zmienia, wszystko się zmienia, wchodzą nowe techniki, nowe rozwiązania. Dotyczy to także bibliotek. No zgadzam się, chociaż na pewno nie w takim stopniu, jakbyśmy sobie życzyli. No ale jednak są to takie pierwsze te zwiastuny, przynajmniej w naszych bibliotekach, właśnie cały ten system biblioteczny. Nasz akurat jest oparty na systemie SOWA i system ten umożliwia właściwie pełną automatyzację no właściwie wszystkich prac bibliotecznych, od katalogowania do wypożyczania. Czy dużo osób odwiedza Twoją bibliotekę w gminie Łużna? Może nie w ciągu dnia, ale w ciągu miesiąca? W ciągu miesiąca tak średnio, ja wiem, gdzieś około 300 osób. I te właśnie, powiedzmy 300 osób wypożycza średnio tak 1000 do 1200 książek miesięcznie. Tych osób jest więcej czy mniej, analogicznie licząc do lat wcześniejszych? No niestety troszkę mniej. I zwłaszcza da się to zauważyć wśród młodzieży. No teraz niestety internet trochę tu zrobił konkurencję. Mimo wszystko, mimo tego, że internet wypycha jednak młodzież z bibliotek, życzymy Ci, Mirku, aby tych osób do Twojej biblioteki przychodziło jak najwięcej. W imieniu całej redakcji życzymy Ci wszystkiego dobrego i gratulujemy jeszcze raz tego prestiżowego wyróżnienia. Po uroczystości wręczenia nagród odbył się koncert piosenek Marka Grechuty w wykonaniu młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. Jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych.
tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle radość i nadzieję?